przy nim, może coś wam powiem. W naszym otoczeniu znalazłoby się kilka osób, które chcielibyśmy potraktować bardzo surowo, bo są nam nieprzychylne. Wychodzimy do nich w dobrej wierze, a spotykamy się z ich strony z obojętnością, czy nawet z niechęcią wobec naszej propozycji. No jak tak mogły postąpić? Apostołowie też chcieli zesłać ogień. Można powiedzieć, że nie przebierali w środkach. A skoro nie ma otwartości, to najlepiej spalić takie miejsce, by nic z niego nie zostało. Niestety w wielu przypadkach tak właśnie postępujemy, że na odmowę reagujemy zacięciem się, że nasza noga już tam więcej nie postanie. Czy to w jakiejś instytucji, czy w parafii, bo ksiądz czegoś wymagał albo czegoś nie pozwolił, czy względem prywatnych osób. Chrystus zareagował na słowa uczniów bardzo stanowczo. Nie. On wielokrotnie pokazywał, że jest daleki od uciekania się do przemocy czy odwetu za doznane zło. Czytając Ewangelię widzimy, iż był przeciwny wszelkim formom przemocy, tak fizycznej, jak i psychicznej. Zamknięte oczy i uszy oraz gniew, który spotykamy w dzisiejszej Ewangelii, a który siedzi w człowieku, wcale nie dotyczy Samarytan. To dotyczy uczniów Jezusa, którzy wyprzedzili Go w drodze, a więc przestali Go widzieć. A kiedy byli sami, mieli własny pogląd na sprawy świata, zapomnieli, czym jest miłość bliźniego. Gniew, który z nas się wylewa, niszczy relacje z ludźmi i z Bogiem, a także wyniszcza nas. Oburzamy się na sprzeciw wobec naszych poglądów i naszych działań. Tym, którzy się sprzeciwiają naszej wizji, przypisujemy złe intencje. Tyle, że jest to raczej część naszej biedy, bo jakież dobro kryje się pod tym, że uczynimy jakiś odwet. W Jezusie nie ma żadnej chęci zemsty i odegrania się na człowieku, który go nie przyjmuje. Nie chce robić niczego na siłę, ale konsekwentnie i stale wierzy, że człowiek się w końcu otworzy i zobaczy prawdę. Zresztą Jezus nie chce, by ktoś przyjmował go z musu, ale daje wolność. Cel nigdy nie uświęca środków. Nie możemy dążyć do konkretnego dobra przy wykorzystaniu niewłaściwych czy też złych metod i możliwości. Dlatego tak wiele kosztują nas relacje z ludźmi. Możemy nie zgadzać się z czyimiś przekonaniami, ale powinniśmy się zgodzić na osobistą wolność człowieka i umieć ją uszanować. My w jakimś sensie jesteśmy jak popękane naczynia, które nie trzymają swojej zawartości. Zanim dotrzemy do celu, połowa już z nas uciekła przez szczelinę. Przez to uważamy się, że nie jesteśmy zdolni do wielkich zadań. Ale patrząc na to z innej strony, te wszelkie nasze słabości są okazją, żeby zrobić z nich dobry użytek. I Bóg, wiedząc, jacy jesteśmy, daje nam właśnie taką możliwość. Tak więc tam, gdzie wzmaga się gniew, potrzebne jest miłosierdzie. Tam, gdzie rodzi się oburzenie, winniśmy miłość. Będąc porywczym, zamiast iść w kierunku zniszczenia, możemy wykorzystać to do budowania. Nie każda uwaga czy sprzeciw są wymierzone w nas osobiście. Czasem ich obecność sprawia, że wracamy na swoje miejsce, by widzieć Jezusa, a nie iść przed Nim. Wskazana nam jest uległość wobec Ducha Świętego, aby nawrócić się do Boga i być Jego narzędziem. Wszak Jezus nie przyszedł po to, żeby świat potępić, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Tej nauki nie zapominajmy, gdy ktoś wobec nas będzie nieprzychylny. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.